Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki, a dzisiaj mamy do czynienia z zestawem Blacktron Crazers o numerze 40580, który zawiera 356 części. No i naprawdę na samym początku muszę zaznaczyć, że bardzo podoba mi się jego design pudełka. O, tak się prezentuje. No jest naprawdę, no widać ten styl taki retro, jak kiedy to był taki oryginalnie wydawany zestaw. No i czy coś jeszcze tutaj mamy? No już tylko informacja o figurce. No naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o takie odwzorowanie retro, ten zestaw jest naprawdę fajny. No i jeszcze na uwagę zasługuje instrukcja, uważam. Ponieważ zobaczcie, mamy taką... No naprawdę, tego się nie spodziewałem. Taki jakby bardziej szkic tego zestawu niż taki model. No ciekawe, ciekawe. No ale złożony zestaw prezentuje się w ten oto sposób. No, ja uważam, że to jest chyba taki jego mniej korzystny kąt, ale i tak nie najgorszy. No i mamy tutaj jeszcze takiego dla wypełnienia robocika. Chociaż ja już zacznę od omawiania tego robocika, bo ja muszę niestety, ale po nim strasznie pojechać. A to głównie dlatego, że według mnie jest zrobione strasznie niechlujnie, niedbale. No, ta główka, no kurczę, naprawdę uważam, ktoś mógłby nad nią podpracować, jakąś antenkę mu dać, coś, żeby widać było jakieś oczko, a tak to ten robotek to taki, nie wiem, nie wiadomo gdzie ma przód, gdzie tył, więc ja uważam, że to nie jest zbyt fajne. To nie jest najlepsze na pewno ten droid, część tego zestawu. No i mam tutaj takie no, narzędzia, wiadomo, nasz statek potrzebuje często naprawy pewnie, więc możemy dać albo naszemu robocikowi, albo figurce. No i co my tu jeszcze mamy? Zestaw rozkłada się na trzy części. Pierwszą, drugą i trzecią. I omówmy je po kolei. Pierwsza część. Według mnie ta szyba robi naprawdę robotę. Jest naprawdę w porządku fajna. Fajne są te od takich mieczy świetlnych, tych bardziej rozbudowanych, takie użycie tego elementu. No i fajnie to wygląda, ta opcja, że można mu takie skrzydełka rożca piżyć, nazwijmy to. No i to też jest naprawdę spoko opcja. No, ale w środku kokpitu trochę to się ciężko trzepie, ale jedną ręką da radę. Mamy tutaj komputerek i mamy takie urządzenie do wykrywania metalu. No, a w drugiej części mamy chyba ustrojstwo do strzelania, albo to namierza, po prostu jakąś trasę pokazuje. Możemy to sobie dźwignąć, hop. Te klapki, to jest fajny ten element, mi się podoba, jak takich flag rycerskich. No i w środku mamy tutaj ukryty kontenerek. Tak się prezentuje. A w środku mamy takie czarne płytki. Gdzieś mi niestety... A, wypadła mi w tym zestawie. Mamy dwie płytki. No i one po prostu są czarne. Pewnie tego nie widać, bo czarny trochę inaczej wygląda. Często na nagraniach i często na przykład ciężej coś tam w nim dojrzeć. To wam tylko powiem, to są takie płytki jak te bezkarowe z Lego Star Wars. No i możemy już sobie dwie części połączyć. No i statek już wygląda w miarę fajnie. Jest sporo. No i ostatnia część. Mamy tutaj te czerwone takie skrzydełka. No to jest taki element bazujący na otworzeniu, że taki był kiedyś retro. No i z tyłu mamy taki ogon tutaj z tym symbolem. No i silniczek. No i wszystko. I teraz tak mnie ciekawi w sumie, czy możemy zrobić taki krótki ten myśliwiec. Z tych tylko dwóch części. O, da się, a chyba instrukcja nam tego nie oferuje. Tak patrzę. A pudełko? A nie, na pudełku, przepraszam bardzo, jest informacja, że możemy tak zrobić, czyli ja nie odkryłem tutaj Ameryki. No i ten statek też naprawdę fajnie wygląda. W sumie nawet tak nie wiem, czy nie lekko lepiej. Ale wiadomo, więcej klocków, tym lepiej. No poza tym ta opcja, że to jest... No,
transportowiec czasami może fajniejsze pole zabawy nam otworzyć. No jest naprawdę długi, nie powiem. No według mnie jest taki długi jak... Nie wiem, jakby z czym porównać. No, nie wiem, jaki jest długi, ale według mnie naprawdę jest fajny. I mi troszeczkę karpia przypomina, nie wiem czemu. Tak swoimi, nie wiem, trochę wąsami chyba, czy taką długością. No nie wiem, nie wiem. No jak ja mówię, na początku chciałem kupić ten zestaw na elementy, mówiłem to przy zakupie w Eldorado, no i po prostu dostałem ten zestaw jego gratis, więc myślałem, że ten zestaw pójdzie pod elementy. No ale jednak, no trochę mi się, nie powiem, nie ukrywam, spodobał. Nie, choć po prostu sobie kilka klocków nie odhaczę, bo tutaj potrzebuję i po prostu sobie tego zestawiku nie zatrzymam, bo jest naprawdę w porze, uważam. No i pokazuję figurkę tutaj jeszcze pilota. O, no jest w takim starym Blacktronie, w takim kombinezonie Blacktronu. No i ma fajną tutaj, no nie wiem jak to nazwać, takie, no takie astronautskie tutaj te uprzęże, takie, no taki astronautski strój ma fajny. No i ma czarną butlę tlenową, też całkiem spoko. Pokażę wam go jeszcze od tyłu. Od tyłu to nawet trochę wygląda jak jakiś czarny szturmowiec ten pilot. O, może w sumie ktoś go nawet tak wykorzysta, kto wie. No i uważam, że figurka naprawdę fajna. Jeżeli chcecie zestaw, to uważam, że można go dostać za dobre pieniądze na Allegro. Kosztuje koło chyba 140 zł, jak patrzę. Nawet chyba można, czasami są nawet jakieś lepsze okazje, żeby go wyhaczyć. Można chyba nawet za 120. Więc uważam, że cena nie jest taka zła. Nawet jak wam się ten zestaw nie podoba, uważam, możecie mieć sporo naprawdę z niego dobrych elementów. No i często naprawdę bardzo przydatny. No i rzadki, no bo zobaczcie, taka na przykład żółta płyta jest naprawdę rzadka. Więc uważam, że można w takich też kategoriach rozważyć ten zestaw. Jak ja oceniam ten zestaw? No nie mogę dać dziesiątki, ponieważ no ten robocik niestety no naprawdę mocno mnie wkurzył. No i czy ja bym mógł coś tutaj jeszcze więcej powiedzieć? No chyba ten robocik mi się tylko nie podoba tak po prawdzie. Więc daję mu... No i może by się przydała druga minifigurka. 9 na 10. No taka dzisiaj opinia. Nie jest zła. Ale ja jeszcze pokażę wam elementy zapasowe. Where are you? A czy w elementach zapasowych nie ma chyba nic jakiegoś niespodziewanego. Jakieś, nie wiem, nie ma tutaj jakichś mega rarytasów. No, czarne elementy, one są już same sobie dosyć cenne i drogie, więc jeżeli ktoś potrzebuje, naprawdę zestaw gorąco polecam. Dzięki, że oglądaliście. Do następnej recenzji. Cześć!